Hej, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Portal Knights, sezon drugi. Możecie mi nie uwierzyć, ale to jest Tauriela, trochę się pozmieniała od poprzedniego odcinka. Jest bardziej zamaskowana, ale też przez to w ogóle sobie to podniosłem do 18 poziomu. Dużo jej zmieniłem zbroi, bo ma aż 466 punktów. Całą zaginionej pustyni znalazłem. No i to sobie kupiłem, żeby mieć dużo lepszy pancerz. No i sobie tutaj jakieś coś zrobiłem, żeby wyglądać lepiej. W ogóle może wydawać się ten strój jakiś taki niezbyt ładny, ale kolorystycznie pasuje, a to dla mnie dosyć ważne jest. Mógłbym zrobić jakiś taki fajnie wyglądających rzeczy, ale nie pasujące kolorystycznie, co by mi się nie podobało, ale on ostatecznie do siebie pasuje. Tutaj złoty pasuje do maski, bo to w ogóle inne są rzeczy. Warto to wziąć pod uwagę. Pasuje tutaj do maski. Zielony w ogóle tam pasuje z tyłu, a ten całun pasuje do tego z tyłu. I to jest w ogóle, nie wiem jakim cudem, ale się udało zrobić taki dosyć ładny strój. Co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? A w dzisiejszym odcinku postaramy się zabić dwa bossy. To w ogóle jest koń, który mam na tej postaci, ale liczę, że w przyszłości będzie któryś z rumaków z DLC. Niestety mam tutaj w magazynie straszny bałagan, ale mam nadzieję, że to jakoś nie przeszkodzi. Muszę wreszcie kiedyś dorobić sobie tutaj skrzyń do końca i to jakoś poukładać. Bloki budowlane i tak dalej. Tak, dalej. Przenieśmy się do pierwszego bossa, który nie pamiętam gdzie był. Ale możemy sprawdzić. Nie wiem, czy będzie tutaj wypisany. Zróbmy tak, że ja znajdę mapę i wtedy się zobaczy. No i dobra, jesteśmy na pierwszej mapie, gdzie jest boss i znajduję się tam. Nie powinien być dla nas jakiś ciężki, bo jesteśmy wysoko levelowi. Jest to mapa Ota, port Kaul chyba. Tutaj jest misja, żeby właśnie go zabić. Jest tutaj też ktoś, kogo nie poznałem, możliwe, że da się bo zabrać na przykład do nas na wyspę. No albo jest gdzieś tutaj w okolicy, a ja go nie znalazłem. Ale myślę, że to jednak boss. Ten boss mogliście go spotkać w poprzednim odcinku. Ma podobne bardzo ataki. To boss w poprzednim odcinku, jak graliśmy tego Tower Defense'a z DLC. Ma bardzo podobne ataki. Tutaj coś mi się zaczyna nie podobać. Atmosfera. Tego sobie, ojojoj. Mówię, jesteśmy wysoko levelowi, co sprawia, że mamy dużo życia i w ogóle dużo mu zadajemy obrażeń. Ale ogólnie to jest bardzo ciężki boss. Na pewno cięższy niż ten taki główny boss, który jest do pokonania. To jest boss poboczny tak w ogóle, ale na pewno cięższy niż główny boss. Jest on 6-levelowy, ja mam 18 i tak dosyć długo mi schodzi ubijanie go, ale się udało. No i dostaliśmy trofeum i ostrza ciszy, które już mam w ogóle. To jest bardzo słabe i to po prostu rzucamy tym słabe trofeum, które jest najbardziej spoko. Nic więcej. Będę musiał w przyszłości poszukać tej jednej tutaj jego NPC jednego, bo może mieć dla nas misję. Znaczy pewnie zapewne ma misję dla nas. O, farmer. No, już znalazłem. To była ona. Mówiłem o tym, że można wziąć. Mamy następną farmerkę.
już drugą, a w zasadzie będzie mieszkała z farmerami. Udało ci się? Uff, kamień spadł mi z serca. Mam kontakt na regulację populacji szlamów w tej okolicy i kilku innych. Tak, tak, wiem, mam lekkie zaległości. Oto twoja zapłata jako podwykonawcy. Czyli jakiś exp. I książka. Przepis na amulet inwokacji. No tak. Bo ogólnie jest taki item, który możemy zrobić, żeby resetować sobie bossy. I z tego, co mi się wydaje, to po prostu będzie to. Stół alchemiczny zwyczajny. Potrzebujemy kryształ energii i wodę, czyli nic w sumie trudnego. To jest z eventów się robi. Przyzywa królome szlamów z powrotem do tego wymiaru. Tak jak mówiłem, teraz przejdziemy się do bossa. Łatwy ten boss, ale następny chyba będzie prostszy z tego, co kojarzę. Będziemy go długo robić, znaczy nie jakoś bardzo długo, ale ile. Dlaczego w ogóle robię taki odcinek z bossami? Bo chciałem wam na tym kanale pokazać wszystkie bossy. Przynajmniej te główne, albo jakieś poboczne w sumie też. A chodzi o to, że jestem trochę przyblokowany przez tego bossa, bo mam tutaj wszystko porobione. A to pozwoli nam, bo poza odcinkami będę sobie tutaj latał po prostu do następnego bossa. Może czasami coś wam pokażę. I będę miał nowe surowce, a to sprawi, że będę mógł wreszcie ulepszyć swój ekwipunek i zwłaszcza ten łuk. Bo ten łuk to jest porażka. Lecimy do założyć kulę do portalu. Dokładnie tak. Tu jest jeszcze, że to znak pytający, czy widziałeś tego człowieka. Nie wiedziałeś. Ciekawe, ile ma lat. No i właśnie możemy zobaczyć jakąś podobiznę. Ustawiamy. Wchodzimy do środka. To się przyciemniło. No, fajne. Te teleporty do bossów. No, trzeba było zdobyć to oko, które było kluczem do otworzenia teleportu, który prowadzi nas do bossa. Będzie to wielka larwa. Poziom 10. Jest nie jakiś wysoki, mamy 8 poziomów więcej. Oj, dokładnie tak, patrzcie na tą larwę. O, jest wielka. Podejdziemy sobie z tej strony, by można ją zobaczyć w całości. No nieźle. Jest niewrażliwa, ponieważ musimy zabijać to z boku. Ale jak mówiłem, no i jak spadnie, to możemy ją bić, ale mówiłem, ona jest dużo łatwiejszym bossem niż poprzedni. Ten poboczny boss. Te poboczne ogólnie są trudniejsze. Te bossy są zrobione tak, by każdy mógł sobie je zabijać. I chodzi o to, by zabijać ten ogon Robala. Wtedy on upada i możemy go wtedy bić. No, prosta sprawa. Nic skomplikowanego. O, jest już niewrażliwe, to po prostu sobie chodzimy wokół. W ogóle powtarzam cały czas, że zwiadowca jest jakąś taką najłatwiejszą klasą i łatwą do wszystkiego. A dlaczego tak jest? Ponieważ po pierwsze uderza z daleka, co sprawia, że no nie musi podchodzić i narażać się na ataki tak bardzo. Po drugie, jest najszybszą klasą, ponieważ możemy. Jednym z głównych atrybutów jest zwinność, która sprawia, że poruszamy się po prostu szybciej. Przez to naprawdę wszystko się łatwiej robi, przez to, że jesteśmy szybcy. No i mamy też bardzo duży DPS, czyli bardzo dużo obrażeń zadajemy. I niestety tak jest. Tutaj nam coś wlatuje do środka. Musimy to zebrać. My co dostaliśmy? Żadnej na przykład żadnego trofeum, tak jak tutaj.
Ale mamy pelerynę 17. No i jest lepsza od naszej obecnej. Pasuje do nas, nie pasuje w ogóle, ale może poza odcinkiem spróbuję ją dopasować do nas. Ale chwilowo sobie całun, bo ten całun może sobie damy na naszą druida. Wchodźmy do teleportu. I w tym momencie przechodzimy w, tak jakbym to nazwał, drugi akt gry. I bym powiedział, że są takie trzy akty, czyli po prostu po tych bossach. I to sprawia, że możemy wylevelować na drugi level wszystkie nasze rzeczy. Znaczy no nie na drugi, ale ogólnie na wyższy. Mamy widmo. Witaj przyjacielu, że mimo spotkania z pradawnym robalem jesteś w całkiem dobrej kondycji. Żałuję tylko, że nie jestem w takiej formie jak kiedyś. Moglibyśmy stawić mu czoła razem. Pocznij teraz, albowiem kolejna wielka bestia na twojej drodze jest jeszcze potężniejsza i bardziej niebezpieczna. Pirat Słonobrody ma totem, który potrzebujesz do otworzenia portalu, ale niestety opuścił przystanek szczurów lądowych. No, więc na pewno go poszukamy. Może tą misję taką główną zrobię przy was. Tutaj możemy strzelić w... A, myślałem, że się rozwali. No i mamy znowu nową miaścinę. To przy stanek szczurów lądowych i są tu piraci. O, tutaj mamy ziomka, który musimy mieć, żeby otworzyć kolejny. Żeby iść do następnego bossa, więc musimy tutaj się udać. Tu będzie coś wybuchowego. Odkąd Siwobrody odszedł, jakość drobnych kradzieży strasznie spadła. To miejsce schodzi na psy. Mamy flagę piratów, mamy tęczową flagę, flagę pokoju. Beczki ogłoszenia o poszukiwanym. Na pewno spoko sprawa. Możemy go zabrać. Nie. Tu jakieś są poszukiwani. Może od razu sobie przejdziemy po całej tej lokacji. 11 poziom tutaj obowiązuje. Więc dosyć prosto tutaj. Tu są manekiny. Więc fajnie. I ta małpa. No ciekawe. Kupimy sobie parę manekinów. Potrzebuję ogólnie do mojego bytku. Nie wiem, gdzie tu są sklepikarze i obawiam się, że będę musiał tutaj przejść poza odcinkiem. W ogóle robi się ciemno. To mi się nie podoba. Mam jakąś misję, którą sobie zaczniemy. Słyszałem o tobie, pogromcą pradawnego robala. Turyjski mag zniszczył mój miedziany łuk. Pomożesz mi zrobić kolejny? Akceptuj. Wiem, że mogę na ciebie liczyć. Wszyscy tak mówili. Możemy mu... A, to nie jest miedziany? A, bo to jest miedziany mistrzowski łuk, on chce zwyczajny. Bo chciałem mu już od razu oddać i po prostu z noży korzystać, które też mamy. Spoko. Starsza działowa Morgan. Ojż tu, że lądowy szkoda, że kapitana Słonobrodego już nie ma. Dostrzegł bez sens tego gonienia za skarbem królowym. Wkrótce nas dopadnie, a my straciliśmy ciało. Bierz potrzebne materiały, a pokażę ci, jak wykorzystać tę armatę. Właśnie tak, nieźle sobie radzisz, jak na majtka. Właśnie, będziemy mogli tworzyć armaty. To jest pewno bardzo ciekawe. Pójdziemy sobie jeszcze w ten tutaj. Nic ciekawego. Możecie sobie naturalnie to poczytać. Tam jest... jak to się nazywa? Kotwica i właśnie chyba Grace. Grace, szubiednica, niech mnie kule biją. Zostało mi kilka rzeczy do zrobienia, zanim będę mogła wstąpić w szeregi tej pirackiej załogi. Muszę odbyć spacer po desce, niestety śmiertelnie boję się wody. Możesz wskoczyć do studni za mnie, nie chcę zostać w szkole piratów na zawsze. Właśnie o to chodzi. Musisz mi przyjąć, żeby zdać egzamin, nie ma co się dwoma... No, okej, czyli musimy właśnie zdobyć... O, tu mamy fryzję. A nie. U tego gościa byliśmy.
No, w między później sobie poza odcinkiem przejdę. O, mamy łóżko, to się prześpimy i akurat się dzień zrobi. Czy się robi dzień? Nie wiem. Nie wygląda to jak dzień. Właśnie nie wiem, jak do końca te łóżka działają. No, poza odcinkiem na spokojnie sobie też przejdę i porobię tę misję, za które jest zawsze doświadczenie jakieś, nawet dosyć wysokie. Tylko skoczymy sobie tutaj. No coś nie zadziałała ta woda. Musimy zabrać to. I to w sumie tyle, ale możemy przetestować armatę, o której wam mówiłem. I właśnie ona tak działa. No i powróciliśmy do miejsca startowego. Proste zadanie. Myślę, że na dzisiaj ostatnie. Możemy jakoś przygotować. Aha, tylko potrzebujemy kul pewnie w magazynku. Dokładnie tak. Przeładować i odpalić. Spoko sprawa, jeśli jesteście i zbieracie surowce z jakiejś wyspy, możecie sobie tak ją najechać. Więc mega, mega spoko. Ja sobie też poza odcinkiem popatrzę, kogo możemy z tej wyspy zabrać. Jak tam dostać się do góry? Innym sposobem niż mój, chyba tędy. Trochę to pogmatwane. Ale okej, dzięki. Trzymaj, zapłaciłem za tę środę kasą za zadanie egzaminu. 57 sztuk złota. No i to. Złoty skrawek to też dostajemy. Ćwiczenie na desce. Dobra. A ja będę już powoli się z wami kończył. Pokonaliśmy aż dwa bossy. Rozumiecie? Dwa bossy w jednym odcinku. No, gdyby nie fakt, że jestem bardzo potężnym tutaj łucznikiem, w ogóle mam 18 poziom, a latam z podstawowym, jednym z słabych bardzo łuków. Chciałem zdobyć mocny, mocniejszy z DLC w ogóle, bo tam nie trzeba mieć jakoś ten, ale brakło mi 50 kryształów, a tam się po prostu po skończonej zerują. O! Dzięki za pomoc tą uczennicą, mamy teraz akurat pewien własny problem. Musimy wydać przyjęcie dla nowych absolwentów, ale jeden upadły pirat z kolegami ukradli nam cały zapas soku z rzepy. Możesz go odzyskać, możesz znajdziesz też jakieś zapasy zakopane na wyspie, tylko że zgubiliśmy mapę. Okej. Okay. Uff, dzięki, byliśmy bardzo zajęci nadchodzącym pirackim torem. To od niego w połowie zależy na uczniów. No spoko, ja sobie też mówię, poza odcinkiem wszystkich tutaj ogarnę, żeby nie mieć pytajników. A jak widać, jest jeszcze bardzo dużo tutaj NPC i mam nadzieję, że część będziemy mogli sobie zabrać. Mówił do was Barney, widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!